z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Imię Józef oznacza Bóg doda. Ale ta sytuacja, w której znalazł się święty Józef, wydawała się być taką sytuacją, w której on odkrywa, że Bóg mu zabiera. Miał jakieś plany małżeńskie, rodzinne i nagle widzi, że jego żona jest w ciąży. On wie, że to dziecko nie jest jego. I to słowo określa go dzisiaj człowiekiem sprawiedliwym. Czytałem też takie tłumaczenie, które to zdanie: mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, oddaje w ten sposób: mąż jej Józef, chociaż był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Ponieważ prawo w Izraelu mówiło, że w takiej sytuacji mąż powinien donieść na nią, na swoją żonę. Co więcej, może już nie w czasach Jezusa, ale jeszcze wcześniej, to on miał być tym pierwszym, który rzuci kamień za cudzołóstwo. I chociaż był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał tego uczynić. Chciał ją oddalić potajemnie. Miał jakiś swój pomysł, w którym widział, że on straci. Może właśnie zawaliło mu się życie, takie ma doświadczenie. I wtedy właśnie przychodzi do niego Bóg i pokazuje mu, że zrealizuje się jego imię, że się wypełni jego powołanie, że Bóg mu doda, że rzeczywiście Maryja stanie się jego wspaniałą małżonką, że Jezus będzie do niego mówił tato, będzie się uczył od niego, to Józef go wprowadzi w modlitwę, to Józef będzie go prowadził do Jerozolimy. Co więcej, my dzisiaj nazywamy Józefa opiekunem Kościoła. Zobaczcie, jakie dzieci dodał Pan Bóg Józefowi, nas. Bardzo obficie się zrealizowało imię Józefa, choć nie według jego planu. I kiedy się cofniemy też do tego pierwszego czytania, Pan Bóg miał jakieś rozwiązanie dla Achaza. Chciał dać mu znak.
ale Achaz się oparł. Być może ktoś z nas dzisiaj jest w takiej sytuacji, że wydaje się nam, że życie nam się wali, że tak naprawdę nie ma wyjścia. Często myślimy w taki zero-jedynkowy sposób, że kiedy mamy problem, to jest jedno albo drugie rozwiązanie. Ale Bóg przychodzi do Józefa ze światłem, poprzez które on otrzymuje rozwiązanie, którego by nie wymyślił. Często tak się dzieje z człowiekiem, który zaczyna się modlić, który zaczyna pytać Słowa Bożego, który zaczyna pytać Boga, jaka jest Twoja odpowiedź. W takim przepięknym komentarzu Urs von Balthasar mówił, kardynał, teolog, który żył w XX wieku, Szwajcar, mówił, że doświadczenie wiary daje nam taką możliwość, by mieć odpowiedź. Że naszym problemem bardzo często jest to, że mamy zbyt wiele odpowiedzi. Że Bóg daje nam, może dać nam właśnie tę odpowiedź, która jest dla nas. Tak jak dał Józefowi. I druga myśl, z którą się dzisiaj chcę z wami podzielić, to te słowa Boga, który mówi do Józefa: nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki. Bardzo często w tych kłopotach naszych, w relacjach, w takim trudzie, zmaganiu się w relacjach w stosunku do drugiego człowieka, nagle pojawia się nam taka myśl, że nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego drugiego człowieka z jego grzechem, z jego słabościami, że to już zbyt wiele. Może właśnie dzisiaj warto usłyszeć to słowo: nie bój się. Zanim Pan Bóg mówi, nie bój się wziąć do siebie tego człowieka, to mówi: nie bój się. Jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi do uczniów i mówi: nie bójcie się. I zanim pokieruje nimi, daje im ducha. Tchnął na nich ducha. Właśnie Bóg mówi: nie bój się, ale za tym nie bój się stoi też dar Ducha Świętego, dar męstwa. To nie jest tanie pocieszenie. To jest zawsze dar. To jest zawsze obecność Ducha, który uzdalnia nas do tego, żeby przyjąć tego drugiego człowieka z całym ciężarem jego życia. Ale właśnie nie dzięki naszym zdolnościom, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Przyjmijmy więc dzisiaj to słowo. Niektórzy nazywają tę Ewangelię takim zwiastowaniem Józefowi. W Ewangelii Łukasza jest opis zwiastowania Maryi, a w Ewangelii Mateusza jest opis zwiastowania Józefowi.